świętego Mikołaja, zburzony przez aliantów, specjalnie zniszczony, żeby zrobić pomnik wojny. Dobrze zorganizowany. Jedziemy, jesteśmy w drodze do katedry mariackiej. Oczywiście zniszczony, z rozbitych. Ołtarz jest w Muzeum Narodowym w Warszawie. W 1806 roku rozebrano katedrę. Mamy kościół świętego Piotra. Z 1195 roku. Wcześniej, zanim katedrę budowano 81 lat, był tam kościół świętego Ansgara, klasztor świętego Ansgara. W tym klasztorze umierał 4 lipca 1965 roku 132 święty papież Benedykt V. Umocniały go pisma świętego Ansgara. Wcześniej był, no tu właśnie mamy miejsce, oświetlone kamienie oznaczają tą nową katedrę. Stawia się za nami.